Trzeba bardzo negatywnie ocenić funkcjonowanie oświaty w ostatnich latach w Polsce, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Kubów. Potrzebujemy społeczeństwa wykształconego, potrzebujemy społeczeństwa świadomego i takich obywateli chcielibyśmy wychowywać. I ta reforma ma właśnie ku temu służyć. Mimo ostrej krytyki poprzedniej władzy, obserwując reakcję na planowaną reformę, nie zapowiada się, że sytuacja w oświacie poprawi się. Wzbudza ona bowiem obawy i wiele kontrowersji zarówno wśród samorządowców, nauczycieli, jak i rodziców uczniów. To jest rzeczywiście chaos i pośpiech. W ciągu roku nie da się załatwić żadnej zmiany edukacji, która naszym zdaniem jest w ogóle niepotrzebna. Zdaniem przedstawicieli Klubu Prawa i Sprawiedliwości niewłaściwa edukacja dzieci i młodzieży odbija się na obecnym rynku pracy. Poseł Krzysztof Kubów mówił także o obietnicach przedwyborczych, które udało się zrealizować. Poseł partii rządzącej odniósł się również do zarzutów opozycji odnośnie zapewnienia przez PiS likwidacji podatku od kopalin. Ubolewam, że w pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości nie udało się zrealizować tej obietnicy i to na minus, jedyny minus w roku rządzenia, jeśli chodzi też o nasz region, bo to bezpośrednio dotyka przede wszystkim Zagłębie Miedziowe. Podatek od wydobycia kopalin wprowadzono w 2012 roku za rządów PO i PSL. Jak podkreśla polityk PiS, partia z obietnicy się nie wycofuje, potrzebuje jedynie więcej czasu.